Rozpoczynamy. Dzień dobry Państwu. Zgodnie z artykułem 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminy otwiera dzisiejszą 17. sesję Rady Miejskiej w Gdańsku. Serdecznie witam wszystkich obecnych. Chciałbym Państwu przypomnieć, że obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad jest dostępna w sieci internet, natomiast nagrania sesji zamieszczane są na stronie internetowej www.gitkowo.pl. Administratorem Państwa danych osobowych jest burmistrz gminy miasta Gitkowie. Państwa dane osobowe gromadzone i przetwarzane w celu zapewnienia prawa dostępu do posiedzeń zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. Szczegóły dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się w klauzuli informującej umieszczanej przed wejściem na salę sesji oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Miasta Gitkowie. Wysoka Rado, przechodzimy do kworum. Proszę, aby każdy nacisnął przycisk. Przygotował się, proszę, laser. Czy wszyscy są przygotowani? I proszę o potwierdzenie obecności w aplikacji na sesja, przyciskając kworum. Stwierdzam, że w dzisiejszej sesji uczestniczy 14 radnych na ogólną liczbę 15, a więc Rada Miejska jest kompetentna do podejmowania prawomocnych uchwał. Dzisiejszą sesję uważam za otwartą. Proszę o powstanie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu drugiego. Przedstawienie porządku obrad. Porządek obrad został podany radnym z odpowiednią sesji. Czy są uwagi? Nie widzę. Przechodzimy do punktu trzeciego. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach. Informuję, że w ostatnim czasie radni nie złożyli interpelacji i zapytań, ale w dniu dzisiejszym dostałem na ręce interpelacje i będą rozpatrzone zgodnie z procedurą. Przechodzimy do punktu czwartego. Informacja o działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym. Proszę pana Mariana Gedzińskiego, burmistrza gminy miasta, o przedstawienie informacji. Informacja burmistrza gminy miasta Gitkowo o działalności w okresie międzysesyjnym, czyli za okres od 2 stycznia do 26 lutego. I tak, uczestniczyłem w spotkaniu układkowo-noworocznym strażaków ochotników z powiatu gnieźnieńskiego, które odbyło się tym razem w gminie Łubowo. Uczestniczono w spotkaniu noworocznym zorganizowanym przez wojewodę wielkopolskiego. Ponadto Sołectwo Ruchocinek i Dębina zorganizowały spotkanie z okazji Dnia Seniora,
którym uczestniczyłem wraz z radnym Rady Miejskiej panem Eugeniuszem Czaplickim. Współorganizatorami tego spotkania było również Stowarzyszenie Młodych Wielkopolan oraz sołtysi i rady sołeckie obu miejscowości. Odbyło się spotkanie noworoczne radnych Rady Miejskiej, sołtysów i przewodniczących zarządów osiedli. W okresie międzysesyjnym uczestniczyliśmy, bądź też jeszcze będziemy, bo są jeszcze dwa zebrania przed nami, w zebraniach sprawozdawczych OSP z terenu naszej gminy. W sołectwie Jaworowo z okazji Dnia Babci i Dziadka zostało zorganizowane spotkanie okolicznościowe. 21 stycznia uczczona została 75. rocznica wyzwolenia Witkowa. Kolejną rocznicę tych wydarzeń przy pomniku powstańców wielkopolskich w Witkowie zawisła biało-czerwona flaga oraz złożono wiązankę kwiatów i zapłonęły symboliczne znicze. 24 stycznia w sali widowiskowej Centrum Kultury im. Krzysztofa Szkudlarka odbył się koncert noworoczny absolwentki Akademii Muzycznej w Poznaniu pani Katarzyny Zawady. Występ artystki poświęcony był pamięci Anny Janta. Przystąpiono do programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej, który ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych. Program skierowany jest do pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Na realizację programu gmina otrzymała 555 tysięcy złotych. Program jest w 100% finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego. Uczestniczono w walnym zgromadzeniu Spółdzielni Socjalnej Razem Być, które odbyło się w Spółdzielni Wymysłowie w gminie Trzemeszno. Brałem udział w konwencie samorządowym powiatu gnieźnieńskiego z udziałem członków zarządu powiatu, prezydenta Gniezna, burmistrzów i wójtów gmin powiatu gnieźnieńskiego. Tematami spotkania było m.in. zapoznanie się z zagrożeniami i prewencją w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa ASF w Wielkopolsce oraz ptasiej grypy. Omówiono cele i etapy realizacji zadania pod nazwą budowa powiatowej strzelnicy. Zapoznano się z planowaną organizacją powiatowych imprez, m.in. wystawy gospodarczej Dom, Ogród, Mieszkanie, w której mogą wziąć udział przedsiębiorcy z terenu całego naszego powiatu. Również był poruszony temat organizacji dożynek powiatowo-gminnych na lata 2020-2027 oraz z informacją dotyczącą realizacji programu dotyczącego likwidacji wyrobów zawierających azbest. I jeżeli chodzi o dożynki, w tym roku dożynki będzie organizatorem gmina Trzemeszno, natomiast w przyszłym roku będziemy organizatorem my jako gmina Witkowo. Ustalono też powiedzmy datę tych dożynek, pierwsza niedziela miesiąca września. Brałem udział w konferencji podsumowującej rządowe programy społeczne. Konferencja odbyła się w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Poświęcona była programom realizowanym przez rząd przy współpracy z samorządami gminnymi oraz powiatowymi zorientowanymi na wsparcie rodziny. Ponadto uczestniczyłem w konferencji Perspektywy dla rozwoju internetu rzeczy Samorząd Przyszłości, która odbyła się pod patronatem Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestniczyłem w czwartym forum gmin związanych z obecnością wojsk sojuszniczych, które odbyło się tym razem w Olesznie w gminie Drawsko-Pomorskie. Brałem udział w posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu do Spraw Ochrony Pojezierzy Wielkopolski, które odbyło się w Sejmie w Warszawie. Zorganizowałem spotkanie z emerytowanymi pracownikami urzędu, którzy w przeszłości pracowali na rzecz naszej lokalnej wspólnoty. Wspólnie z radnymi uczestniczyliśmy w 21 regionalnych zawodach radnych, wójtów, burmistrzów, prezydentów i starostów w tenisie stołowym połączonych z memoriałem imieniem Krzysztofa Szkudlarka. Nasza reprezentacja przyczyniła się do tego, że
powiat gnieźnieński zajął m.in. czwarte miejsce w podsumowaniu powiatów. W tym miejscu pragnę podziękować jeszcze raz kolegom radnym, którzy reprezentowali naszą gminę w zawodach tenisa stołowego. Przy okazji tych zawodów odbyły się również otwarte zawody z karabinka pneumatycznego w pojedynku strzeleckim o statuetkę Bractwa Kutkowego. I tutaj pierwsze miejsce trzeba pochwalić, wywalczył nasz radny pan Krzysztof Kołodecki. W dniu 16 lutego 1919 roku w niemieckim Trewirze zawarto rozejm, który kończył walki powstańcze. W związku z tym 101. rocznicę zakończenia Powstania Wielkopolskiego pod pomnikiem powstańców wielkopolskich zapalono znicze. Uczestniczyliśmy w znamienitej uroczystości z okazji 106. rocznicy urodzin pani Aleksandry Wesołowskiej z Wilkowa. Jak już tutaj mówimy o takich jubileuszach, również za miesiąc będę miał przyjemność uczestniczyć również w podobnej uroczystości, z tym, że z okazji 108. rocznicy urodzin. Będzie to w miejscowości Królewiec. Uczestniczono w spotkaniu z okazji Dnia Seniora, które odbyło się w świetlicy wiejskiej w Strzyżewie Witkowskim. Ponadto zorganizowałem noworoczne spotkanie z biznesem, na które zaprosiłem przedsiębiorców z terenu naszej gminy. Było ono doskonałą okazją do wymiany poglądów, doświadczeń i spostrzeżeń zarówno w zakresie planów gospodarczych, rozwoju gminy, jak i działań związanych z aktywnością. Spotkanie odbyło się w Centrum Kultury im. Krzysztofa Sztublaka. Uczestniczyłem w walnym zebraniu sprawozdawczym Koła Pszczelarskiego i Gminnej Spółki Wodnej. Ponadto uczestniczono w spotkaniach z okazji Dnia Kobiet zorganizowanych przez Sołectwo Mała Chowodry Miejsc, Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Witkowiec. Również brałem udział w czwartym forum rolniczym powiatu gnieźnieńskiego, które tym razem odbyło się w Gościnowie w gminie Gniezno. Jeżeli chodzi o pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych, 24 stycznia w siedzibie urzędu podpisałem umowę na wykonanie części robót budowlanych objętych projektem pod nazwą Zintegrowany Niskoemisyjny Transport w powiecie gnieźnieńskim gmina Witkowo. Tutaj chodzi o ścieżkę rowerową Witkowo-Kołaczkowo. Kontrakt obejmuje przebudowę chodnika w miejscowości Kołaczkowo w pasie drogowym na długości 0,3 km wraz z posadowieniem bezobsługowej stacji naprawy rowerów, wiaty przystankowej oraz przebudowę chodnika w miejscowości Witkowo ulica Nowa w pasie drogowym na długości równie 0,3 km. Wykonawcą tej części projektu jest pan Paweł Maciuszek, prowadzący działalność pod nazwą Paweł Maciuszek, transport publiczny plus handel z Cielimowa. Wartość pierwszej części tego zadania, tych robót, dopiewa na kwotę ponad 331 tysięcy brutto. 17 lutego podpisałem kolejną umowę na powiedzmy budowę tej ścieżki rowerowej, ta pozostała część, i ta część obejmuje przebudowę drogi dla rowerów na długości 1,4 km, montaż 5 lamp hybrydowo-solarnych. Wykonawcą tej części prac jest pan Mateusz Mikitow z Kopydłowa za kwotę 949 tysięcy zł brutto. Termin wykonania całości prac, czyli jednego, drugiego zadania, to koniec września bieżącego roku. Po zakończeniu wszystkich postępowań przetargowych całkowity koszt zadania to kwota prawie 1 300 000 zł brutto, w tym działania promocyjne w kwocie ponad 14 tysięcy. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 934 tysiące zł. Trwa realizacja projektu pod nazwą poprawa infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej w miejscowościach Strzyżewo-Witkowskie i Wiekowo.
który jest współfinansowany ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie obejmuje przebudowę drogi na odcinku prawie 2 km. Wartość projektu to kwota 610 tysięcy. Kwota finansowego wsparcia w ramach funduszu to 50%, czyli 305 tysięcy. I zadanie, jeżeli nie przeszkodzą nam warunki atmosferyczne, zakończone zostanie do kwietnia bieżącego roku. Trwa realizacja zadania związanego ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie naszej gminy. Zadanie jest również dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Umowa przewiduje dofinansowanie w kwocie prawie 47 tysięcy złotych. Łączny koszt całego zadania to kwota prawie 54 tysiące. Natomiast środki nasze na udział to jest około 13% i wynoszą, to wartość tego zadania po naszej stronie to kwota około 7 tysięcy. I teraz operatorem na trasie, chodzi o te PKS-y, operatorem na trasie Wiekowo-Małochowo-Złych Miejsc jest spółka Euromatpol z Budzisławia. Na trasie Mielżyn-Witkowo jest firma autobusowe usługi przewozowe JAK Janusz Mroziński z Mielżyna, a na trasie Królewiec-Witkowo firma transportowa Wama Maciej Balicki z Pysk. Trwa ocena złożonego w listopadzie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu wniosku o udzielenie dotacji z budżetu województwa wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zadanie obejmuje przebudowę dróg w miejscowościach Dębina, Gaj, Odrowąż i Małochowo Wierzbiczany. Łączna długość to ponad kilometr. Koszt wszystkich robót według kosztorysu to kwota 970 tysięcy, a dofinansowanie, jeżeli zakwalifikuje się ten nasz wniosek, to 160 tysięcy złotych. W styczniu zakończyła się ocena złożonego w listopadzie w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego wniosku o przyznanie pomocy dla zadania związanego z budową kanalizacji sanitarnej w Luchocinku. Dotyczy to drugiego i trzeciego etapu. Projekt ze względu na otrzymanie zbyt małej ilości punktów nie został wybrany do dofinansowania. Ponadto informuję, że trwa obecnie przygotowywanie dokumentów celem podpisania umów o udzielenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę kanalizacji w Ruchocinku oraz na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dębina, Mielżyn i Ruchocinek. Pierwszy projekt obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o długości prawie 1 km w Ruchocinku. I tutaj wnioskowałem o pożyczkę w wysokości 429 tysięcy złotych. Drugi wniosek obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dębina, Mielżyn i kontynuacja Ruchocinka. Łączna długość tej instalacji to prawie 6 km. Termin realizacji lata 2020-2021. Całkowity koszt robót według kosztorysu to kwota prawie 5 milionów złotych brutto, natomiast kwota wnioskowanej pożyczki w tym przypadku 4 miliony. 20 lutego w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu złożyłem wniosek o dofinansowanie projektu związanego z rewitalizacją i doposażeniem placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w sołectwie Małochowo w Złych Miejsc. Jest to oczywiście w ramach 10. edycji konkursu pod nazwą Pięknieje Wielkopolska Wieś. Między innymi zadanie przewiduje zakup urządzeń typu siłownia zewnętrzna, urządzeń zabawowych dla dzieci, zakup elementów małej architektury. Koszt całego zadania to kwota prawie 67 tysięcy złotych. W tym kwota dofinansowania 26. W przypadku dofinansowania realizacja tego zadania nastąpi również w tym roku. Również 20 lutego w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu
złożyłem wniosek o dofinansowanie doświetlenia i oznakowania dla trzech przejść dla pieszych w Witkowie w ramach programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpiecznej. Projekt przewiduje doświetlenie i oznakowanie znakami aktywnymi przejść dla pieszych zlokalizowanych w Witkowie na drodze wojewódzkiej przy ulicy Gniezieńskiej. Chodzi tu o sąsiedztwo ulicy Żwirki Wigury oraz na dwóch drogach powiatowych przy ulicy Czerniejewskiej od strony Małachowa w obrębie skate parku oraz na ulicy Warszawskiej w sąsiedztwie ulicy Stary Rynek. Koszt zadania to kwota ponad 134 tysiące złotych, natomiast jeżeli się zakwalifikujemy o dofinansowanie, to dofinansowanie oscyluje na poziomie 100 tysięcy. Również 24 lutego złożyłem wniosek do Fundacji Orły Sportu o dofinansowanie pracy animatora, który organizuje i prowadzi zajęcia sportowe na Orliku. Jeżeli chodzi o inwestycje, podpisano umowę na dostawę materiałów biurowych na potrzeby naszego urzędu. Jest to firma pana Marka Szuby z Gniezna za kwotę ponad 30 tysięcy złotych. Ponadto podpisałem umowę na naprawę lamp gminnych. To zadanie podzielone jest na dwie części. Na lampy wysokie z panem Robertem Antczakiem z Kotuni i na lampy niskie z panem Stanisławem Chmielem z Twierdzina. Trwa realizacja inwestycji pod nazwą przebudowa i rozbudowa budynku przy ulicy Gniezieńskiej w Witkowie na cele miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej. Przypominam, że jest to firma remontowo-budowlana pan Popławski z Poznania. Cena po aneksowaniu umowy to prawie 1 000 000 złotych, 1 454 000 dokładnie. I zadanie wykonane, termin wykonania zadania to koniec czerwca bieżącego roku. Dobiegają końca prace polegające na wykonaniu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ruchocinek. Wykonawcą zadania, w zasadzie można powiedzieć, że było przedsiębiorstwo robót drogowo-budowlanych jak w Barczyniach z Tuliszkowa za cenę 527 tysięcy brutto. Ponadto podpisano umowę na wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew na terenie gminy miasta Witkowo ze Zbigniewem Wiśniewskim z Gniezna za cenę 29 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o ochronę środowiska, trwa realizacja zadania polegającego na udzielaniu dotacji celowej na dofinansowanie kosztów związanych z wymianą starych pieców opalanych węglem na proekologiczny system, na proekologiczne systemy ogrzewania. Do urzędu w okresie sprawozdawczym wpłynęło 19 wniosków o udzielenie dotacji celowej. Przypomnę, że w ubiegłym roku pozytywnie było rozpatrzonych 61 wniosków z tego tytułu. Przyjęto od 6 właścicieli nieruchomości zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew rosnących na nieruchomościach, które stanowią własność osób fizycznych i usuwanych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wydano dwie decyzje zezwalające na usunięcie drzew i krzewów rosnących na działkach osób prawnych na terenie naszej gminy. Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40 MW w miejscowości Mielżyn. Tutaj też jedno takie zdanie. Bardzo dużo wniosków w ostatnim czasie, można powiedzieć od nowego roku, wpłynęło właśnie na wydanie odpowiednich decyzji, warunków właśnie na te systemy fotowoltaiczne. Podobnie jak i również zaobserwowaliśmy wzrost zainteresowania przez, nazwijmy to, rolników budową czy wierceniem studni na potrzeby gospodarcze, czyli do podlewania do głębokości około 70 metrów. W ramach programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt zawarto umowy
i tak przychodnią lekarsko-weterynaryjną w Witkowie w zakresie opieki weterynaryjnej zwierząt z firmą Trapel z Gniezna w zakresie wyłapywania i transportu bezdomnych psów do schroniska dla zwierząt w Gnieźnie oraz gospodarstwem rolnym na zapewnienie miejsca odbieranym zwierzętom gospodarskim. Trwa przyjmowanie wniosków na realizację zadania pod nazwą likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie naszego powiatu. Do Urzędu Gminy Miasta Witkowo wpłynęło w sumie 54 wnioski na sfinansowanie demontażu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Ponadto przygotowano i przesłano do Urzędu Marszałkowskiego różne sprawozdania dotyczące właśnie spraw związanych z ochroną środowiska, całą naszą statystykę. Pozwolę sobie tutaj częściowo to pominąć, jeżeli chodzi o te tematy związane ze sprawozdawczością. W ramach działalności Zespołu do Spraw Edukacji Ekologicznej Związku Gmin Polickiego Parku Krajobrazowego w styczniu w Witkowie przeprowadzono 19. edycję ogólnopolskiego konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe. W konkursie udział wzięli uczniowie ze szkół gmin objętych Powickim Parkiem Krajobrazowym, czyli z Witkowa, Wilczyna, Powidza, Ostrowitego i Budzisławia Kościelnego. Celem konkursu jest zdobywanie wiedzy dotyczącej parków krajobrazowych Polski oraz poszerzenie wiadomości z zakresu ochrony przyrody, ekologii i środowiska naturalnego. Jeżeli chodzi o oświatę, uczestniczyłem w spotkaniu z dyrektorami przedszkoli funkcjonującymi na terenie naszego powiatu gnieźnieńskiego. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mielczynie. Ponadto również zorganizowałem spotkanie z naszymi dyrektorami odnośnie arkuszy organizacyjnych na kolejny nowy rok szkolny 2020-2021. Jeżeli chodzi o profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych, podpisałem umowę na obsługę punktu terapii uzależnień na bieżący rok i umowy na udzielanie pomocy psychologicznej dla uczniów i ich rodzin z problemem uzależnień. Jeżeli chodzi o imprezy kulturalno-sportowo-rekreacyjne, w związku z przypadającą 101. rocznicą powstania wielkopolskiego 6 stycznia uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Witkowie rozdawali na terenie miasta Witkowa broszury. Materiały dotyczyły witkowianina, uczestnika powstania wielkopolskiego, ofiary Katynia, Stanisława Marcelego Połczyńskiego. Broszurę sfinansowano ze środków Urzędu Gminy i Miasta. Podczas trwania na terenie naszej gminy 28 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebraliśmy kwotę 42 615 zł 90 groszy. W tym celu zbiórka przebiegała pod hasłem Wiatr w żagle dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostycznych i leczniczych w dziecięcej medycynie zabiegowej. I tutaj chciałbym w imieniu witkowskiego sztabu Wielkiej Orkiestry podziękować wszystkim, którzy wsparli to dzieło, wszystkim, którzy uczestniczyli i pomogli zorganizować. Bardzo serdecznie dziękujemy. Odbyły się pierwsze obrady kapituły w sprawie podsumowania gminnego roku sportowego 2019. W skład kapituły wchodzą Marek Wiatrowski, mój zastępca, Piotr Józik, przewodniczący Rady Miejskiej, Joanna Budzyńska, Marlena Trzcińska, pracownice urzędu, Krzysztof Kołodecki, Czesław Nowaczyk, Paweł Piniarski, Krzysztof Nowiński, nauczyciele wychowania fizycznego, Tomasz Radacz, dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Hubert Lisiak jako przedstawiciel Witkowskiej Ligi Halowej. I kapituła zapoznała się ze zgłoszonymi laureatami, omówiono poszczególne kategorie oraz dokonano oceny i wyboru osób, które zasługują na wyróżnienie.
Ponadto udzielono wsparcia organizacyjnego i finansowego przy organizacji 21 regionalnych zawodów radnych, wójtów, burmistrzów, o których tutaj wspominałem. Też muszę tutaj powiedzieć, że nie pamiętam, a praktycznie chyba od samego początku uczestniczę w tych rozgrywkach. W imprezie z naszej strony wzięło udział 8 radnych, a mianowicie pan Piotr Jóźwik, Krzysztof Pychowski, Eugeniusz Piniarski, Czesław Nowaczyk, Marek Budzik, Krzysztof Kołodecki, Paweł Lisiak, Paweł Roszyk, mój zastępca Marek Wiatrowski, no i oczywiście moja osoba. Tak jak tam wcześniej mówiliśmy, to nasze uczestnictwo, bo to wszystko jest punktowane, przyczyniło się również do tego, że powiat gnieźnieński no, nie zajął, powiedzmy, podium, ale to czwarte miejsce tam nam przypadło i tutaj przyczyniliśmy się do tego, że było wyróżnienie. Także kolegom samorządowcom tutaj bardzo dziękuję. Ja, jeżeli mogę, jeszcze jedno zdanie do tego dołożyć. Pamiętam, jak to było organizowane po raz pierwszy, bo po raz drugi, o tak. Bo też muszę Państwu powiedzieć, że to cały, oprócz pierwszej edycji, to pozostałe są organizowane na naszym terenie. Początki były trudne, trudno było tą rakietą trafić w piłeczkę, natomiast teraz tutaj koledzy radni mogą powiedzieć, poziom z roku na rok jest bardzo wysoki i to nie ma takiego przypadku, że... Ale liczy się udział, bo równie są za udział punkty. I w kategorii byłych radnych, na przykład Tadeusz Iwecki zajął 3. miejsce. Również udzielono wsparcia organizacyjnego, finansowego 13. Mistrzostw Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w tenisie stołowym, które odbyły się 22 lutego w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1. Uczestniczono w pierwszych zawodach piłki siatkowej służb ratowniczych, które odbyły się w hali sportowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mierzynie. Jeżeli chodzi o współpracę z organizacjami pozarządowymi, to między innymi użyczono salę widowiskową w Centrum Kultury na przeprowadzenie koncertu kolęd i pastorałek przygotowanych przez grupę wokalną dywizją z Lotniczego Liceum Ogólnokształcącego, w Dęblinie. Koncert odbył się 8 stycznia. Również udostępniono salę z CK na przeprowadzenie szkolenia dla trenerów piłki nożnej, które zostało zorganizowane przez Polski Związek Piłki Nożnej oraz Wielkopolski Związek Piłki Nożnej. Ponadto udostępniono na potrzeby młodzieży Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Witkowie również salę widowiskową dla uczestniczenia w koncercie muzyki klasycznej. Podobnie również na potrzeby uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 sfinansowano wyjazd zespołu My Młodzi do Domu Pomocy Społecznej w Gnieźnie na koncert kolęd. Udostępniono też świetlicę przy OSP Witkowie na potrzeby Polskiego Związku Emerytów i Inwalidów. Sfinansowano wyjazd Stowarzyszenia Promyk do Małachowa Złych Miejsc na organizowany Dzień Kobiet. Ponadto dofinansowano wyjazd klubu PTTK-u do Gniezna na koncert Perły Gruzji. Również miła informacja, nowa impreza sportowa, otóż 22 lutego w hali widowiskowo-sportowej odbyła się w ramach Ligi Puchar Witkowskiej, Ligi Piłki Nożnej, właśnie nowa inicjatywa pod takim hasłem. W hali widowiskowo-sportowej w Witkowie trwały rozgrywki 5. edycji Witkowskiej Ligi Halowej. To już jest za nami, w imprezie wzięło udział 14 zespołów. Zakończenie rozgrywek, które prowadził zarząd Ligi w składzie pan Hubert Lisiak, pan Jan Szturącki, pan Artur Cząski, odbyło się 23 lutego w Centrum Kultury. I jeżeli chodzi o najbliższe zaproszenia, wspólnie z Kurkowym Bractwem Strzeleckim w Witkowie zapraszamy miłośników strzelectwa sportowego do udziału w Witkowskiej Lidze Strzeleckiej.
Pierwsza runda odbyła się już na tej strzelnicy 25 lutego. Przypomnę, że podsumowanie będzie tej ligi na dniach Witkowa, więc można spróbować swojego udziału i celnego oka. 5 marca w sali widowiskowej w CK odbędzie się uroczyste podsumowanie gminnego roku sportowego, o którym również wcześniej wspominałem. Gościem honorowym uroczystości będzie Martyna Galant, Weronika Łuczyńska, Kamil Jaworski oraz Norbert Krakowiak. Jak Państwo będą dysponować czasem, bardzo serdecznie zapraszamy. I również zaproszenie na najbliższą niedzielę. Robimy spotkanie patriotyczne przy pomniku z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Spotkanie będzie o godzinie 11:40. Też jeżeli Państwo chcą złożyć wiązankę kwiatów, to zapraszamy. Chciałbym do powyższych moich informacji w tym miejscu podziękować osobom, które współuczestniczyły w przedstawionych spotkaniach. Tradycyjnie to mój zastępca, pan sekretarz, pan przewodniczący, radni, dyrektorzy placówek oświatowych, pracownicy urzędu, sołtysi oraz lokalne media. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękuję panu burmistrzowi. Czy są pytania? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że informacja została przez Radę Miejską przyjęta. Przechodzimy do punktu 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Lotnictwa Polskiego w Witkowie. W miesiącu styczniu bieżącego roku wpłynęła do Rady Miejskiej skarga na działanie dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Lotnictwa Polskiego w Witkowie. Skarga została skierowana na posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Na posiedzeniach dnia 11 i 19 lutego komisja ta zapoznała się z treścią skargi, wysłuchała wyjaśnień pani dyrektor oraz wprowadziła opinię w tym przedmiocie. Proszę pana Krzysztofa Tykowskiego, przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o odczytanie opinii. Uchwała Komisji Skargi, Wniosków i Petycji z dnia 19 lutego 2020 roku w sprawie wyrażenia stanowiska na temat rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego w Witkowie. Na podstawie paragrafu 37b ust. 1 Statutu Gminy i Miasta Witkowo, tekst jednolity, Dziennik Urzędu Województwa Wielkopolskiego 2019 roku, pozycja 4726, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji uchwala, co następuje. Po zapoznaniu się ze skargą pani na działania dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Lotnictwa Polskiego w Witkowie skargi nie uwzględnia się. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący komisji. Uzasadnienie. Skarga na działania dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 imienia Lotnictwa Polskiego w Witkowie nie może być uwzględniona, gdyż nie znajduje ona podstaw faktycznych i prawnych. Odnosząc się do pierwszego zarzutu, należy zauważyć, że zasady i warunki przyznawania świadczeń socjalnych w Szkole Podstawowej nr 2 imienia Lotnictwa Polskiego w Witkowie reguluje regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Szkole Podstawowej imienia Lotnictwa Polskiego w Witkowie. Zgodnie z paragrafem 6 punkt 1 regulaminu ze świadczeń mogą korzystać m.in. pracownicy szkoły. Dla rozpatrywanej skargi kluczowe znaczenie ma nie fakt daty złożenia wniosku, ani status wnioskodawcy i czy pozostaje on w stosunku pracy, ale fakt, iż wszelkie świadczenia przyznawane przez komisję mają charakter uznaniowy. Wyraźnie stanowi o tym paragraf 4 ust. 2 regulaminu. Zgodnie z świadczenia regulaminu, zgodnie z którym świadczenia ulgowe z funduszu mają charakter uznaniowy i osoby
uprawnione do ubiegania się o nie w razie decyzji odmownej nie mogą kierować do pracodawcy roszczeń z tego tytułu. Odnosząc się do drugiego zarzutu, należy zauważyć, że przeprowadzone postępowanie wyjaśniające wskazuje, że utworzona dla wnoszącej skargę skrzynka pocztowa miała charakter służbowy, ponieważ została założona przez szkolnego informatyka na polecenie dyrektora. Założenia dokonano na służbowym sprzęcie, a sama skrzynka nie miała charakteru prywatnego, ale służbowy i służb do wykonywania zadań służbowych. Nazewnictwo domeny nie ma w tym przypadku istotnego znaczenia, ponieważ to cel, funkcjonalność i sposób założenia skrzynki świadczy o jej charakterze. Dlatego skargę odnośnie drugiego zarzutu należy również uznać za niezasadną, podkreślając, że ewentualny spór co do własności skrzynki poczty elektronicznej strony muszą rozstrzygnąć w drodze odrębnego postępowania cywilnego. Podsumowując, z uwagi na brak podstaw faktycznych i prawnych do uznania skargi za zasadną, komisja postanowiła, jak treść uchwały. Przewodniczący komisji skargi, wniosku i petycji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są pytania bądź uwagi? W związku z tym, że Komisja Wniosków i Petycji rekomenduje uznanie skargi za niezasadną, podam w pierwszej kolejności projekt uchwały nieuwzględniającej omawianą skargę. Przechodzimy do głosowania w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 imieniem Lotnictwa Polskiego w Bytkowie. Proszę przygotować głosowanie. Kto jest za projektem uchwały uznając omawianą skargę za niezasadną? Proszę o zabranie głosu. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Mamy głosowanie. Stwierdzam, że uchwała podjęta jednogłośnie przy stanie 14 radnych. Stwierdzam, że Rada Miejska postanowiła uznać omawianą skargę za niezasadną. Przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Projekt uchwały wprowadza zwolnienie części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady, stanowiących odpady komunalne, kompostowników przydomowych. Pan burmistrz proponuje zwolnienie z wysokości 1 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkającego daną nieruchomość. Przedmiotowy projekt był omawiany na przedsesyjnym posiedzeniu Komisji Rady. Komisja zaopiniowała projekt uchwały następująco. Komisja Oświaty proponuje, by zwolnienie części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosło 1,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Komisja Gospodarki Rolnej oraz Komisja Finansów proponuje, by zwolnienie części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosło 2 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Czy obecnie są pytania bądź uwagi? Proszę bardzo. Proszę Panie Burmistrzu. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, jedno tylko zdanie do tego tematu. Mianowicie ja zaproponowałem złotówkę i podtrzymuję tę propozycję. Natomiast każdy kolejny wzrost, czy to będzie 1,50 zł, czy 2 zł, czy 5, oczywiście Rada może wszystko, ale chciałbym tutaj tylko uświadomić, że możemy się spotkać, im większa będzie ulga, tym będzie większa luka i może się okazać, że we wrześniu będę prosił o wprowadzenie dodatkowych środków, ale to typu tych środków, które już nie wpłyną z zastosowania ulgi z opłaty śmieciowej.
tylko kosztem naszego budżetu. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś inne propozycje? Wobec tego, że mamy 300, 1 zł, 1,52 zł, a najdalej idąca jest stawka 2 zł. Musimy przejść do głosowania, ponieważ w naszej projekcie uchwały musimy wprowadzić tą stawkę, a potem musimy głosować na cały projekt uchwały. I przechodzimy do głosowania nad propozycją stawki na zadzwonienie w części zapłaty za radiowanym komunalnym za stawką 2 zł. To jest, aby wprowadzić taką stawkę. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? I wynik mamy głosowania. 10 radnych jest za, 3 jest przeciw, 1 wstrzymujący się. A więc wpisujemy w nasz projekt uchwały pozycję 2 zł. I przechodzimy do głosowania już całego projektu uchwały, zmieniającą uchwałę w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszka mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty. Kto z Wysokiej Rady jest za? Proszę o danie głosu. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Udało nam się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większością głosów, 12 za, 3 wstrzymujących się. Przechodzimy do punktu 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy i miasta Wilkowo. Radni analizowali projekt na przedsesyjnych posiedzeniach komisji i zapewniali go pozytywnie. Czy obecnie są pytania podzielać? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały. Kto z Wysokiej Rady jest za? Proszę przycisnąć. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przyznanie 14 radnych. Jest godzina 12:51. Zarządzam przerwę do godziny 13:20.
Przechodzimy do punktu 8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia miastu Gniezno zadania publicznego w zakresie ochrony zwierząt, prowadzenia schroniska dla zwierząt. Radni analizowali projekt na przedsesyjnych posiedzeniach komisji, zaopiniowali go pozytywnie. Czy obecnie są pytania bądź uwagi? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Wysokiej Rady za powierzenie projektem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę powoli, się tam. Mamy wynik głosowania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie przy stanie 14 rad. Przechodzimy do punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy i miasta Witkowo. Powyższy projekt uchwały radni również analizowali na przesłuchanych posiedzeniach komisji i zaopiniowali go pozytywnie. Czy są pytania bądź uwagi? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały. Kto z Wysokiej Rady jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie przy stanie 14 rad. Przechodzimy do punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznych użytecznych w 2020 roku. Ten projekt uchwały również był na przedsesyjnym posiedzeniu komisji i został zaopiniowany pozytywnie. Czy są obecne pytania bądź uwagi? Przechodzimy do głosowania. Kto z Wysokiej Rady jest za powyższym projektem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała podjęta jednogłośnie przy stanie 14 rad. Przechodzimy do punktu 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie gminy miasta Witkowo w sprawie budżetu obywatelskiego gminy miasta Witkowo na 2021 rok. Radni analizowali projekt na przesłuchanych posiedzeniach komisji, zaopiniowali go pozytywnie. Czy obecnie są pytania bądź uwagi? Nie widzę. Wysoka Rado, przechodzimy do głosowania. Kto jest za powyższym projektem uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie przy stanie 14 rad. Przechodzimy do punktu 12. Sprawozdania działalności Komisji Rady za 2019 rok. O przedstawienie sprawozdań proszę kolejno. Pan Marek Biadasz, przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie
sprawie działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mikołowie od początku kadencji 2018-2019 roku. Po zatwierdzeniu przez Radę Miejską planu na 2019 rok Komisja przyjęła do pracy i odbyła w omawianym okresie 12 posiedzeń. Przeprowadzone przez Komisję działania kontrolne miały charakter kontroli programowej. W ramach kontroli zadania zrealizowanego w 2018 roku ze środków Funduszu Sueckiego bliżej. W ramach kontroli zadań realizowanych w 2018 roku ze środków Funduszu Sueckiego sprawdzono dokumentację na zakup traktorka do koszenia trawy przy świetlicy wiejskiej w Skorzęcinie, dokumentację budowy miejsc parkingowych przy świetlicy wiejskiej w Kłądowie, dokumentację budowy dwóch altan rekreacyjnych w sołectwie Małachowie Kępym, dokumentację zadań odprowadzenie wód deszczowych w budynku świetlicy wiejskiej w Mąkownicy. Począwszy od 7 maja na 4 kolejnych posiedzeniach Komisja kontrolowała wykonanie budżetu gminy i miasta za 2018 rok i wypracowała wniosek o udzielenie absolutorium dla burmistrza gminy i miasta. W maju dokonano kontroli przygotowania ośrodka wypoczynkowego w Skorzęcinie do sezonu letniego. Spośród 20 świetlic wiejskich funkcjonujących na terenie gminy wybrano do kontroli w ciągu roku świetlice wiejskie w Folwarku, Kołaczkowie i Ruchocinie. Kontrolowano te obiekty głównie pod kątem stanu technicznego, wyposażenia, utrzymania i wykorzystania. Dwukrotnie kontrolowano sposób rozpatrywania skarg wpływających do Urzędu Gminy i Miasta. Kontrolowano wydatkowanie przez Bibliotekę Publiczną środków w ramach dotacji z budżetu gminy i dokonano kontroli obiektów zespołu szkolno-przedszkolnego imienia Powstańców Wielkopolskich w Mierzynie, w tym również sali sportowych, w zakresie ich stanu technicznego i wykorzystania. Przeprowadzone przez Komisję kontrole dotyczyły również zamówień publicznych oraz realizacji inwestycji. Na majowym posiedzeniu Komisja dokonała kontroli przetargu na przebudowę i rozbudowę budynku przy ulicy Gnieźnieńskiej oraz zapytania ofertowego na podziały geodezyjne. Następne kontrole dotyczyły wykonania przez burmistrza obowiązku nadzoru nad rozliczeniem dotacji udzielonych z budżetu gminy, kontroli wykonania zadań w ramach Funduszu Sołeckiego, ściągalności podatków i opłat lokalnych. W minionym roku kontrolowano również realizację budżetu za pierwsze półrocze, realizację gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, zadania dotyczące bezpieczeństwa budynków gminnych, działalności zakładu gospodarki komunalnej w zakresie realizacji administratora budynków komunalnych i socjalnych. Skontrolowano wydatki budżetu gminy w dziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach. W okresie 2019 roku Komisja zgłosiła na posiedzeniach 5 wniosków, których realizacja była okresowo sprawdzona. Dziękuję. W podpisie przewodniczący Komisji Marek Radasz. Czy jakieś pytania do pana przewodniczącego? Dziękuję. Proszę pana Krzysztofa Bytowskiego, przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Sprawozdanie działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mickowie od początku kadencji 2018-2019. W zakresie sprawozdawczym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Mickowie odbyła 3 posiedzenia. Członkowie komisji zapoznali się z 3 skargami oraz 3 petycjami skierowanymi według kompetencji do komisji przez przewodniczącego Rady Miejskiej. Zarzuty w skargach dotyczyły burmistrza gminy i miasta w Mickowie, działania organu wykonawczego oraz funkcjonowania ośrodka wypoczynkowego w Skorzęcinie. Skargi komisja uznała za niezasadne. Z kolei petycje dotyczyły ufundowania pomnika Katyńskiego, dofinansowania 5 dni cichociemnych Witkowo, rozstrzelani powstańcy ochotnicy 1939 edycja 3 oraz 3 dotycząca zakresu zmiany przepisów prawa miejscowego. Petycji komisja nie uwzględniła. W miesiącu listopadzie 2019 roku zmienił się przewodniczący komisji. Pan Paweł Siemański zrezygnował z funkcji przewodniczącego, a nowym przewodniczącym Komisji Skarg, Wniosków i Petycji został wybrany pan Krzysztof Bykowski. Podpis przewodniczący komisji. Dziękuję. Dziękuję bardzo.
Proszę pana Eugeniusza Czaplickiego, przewodniczącego Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansów i Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Rady Miejskiej w Witkowie od początku kadencji 2018-2019. Komisja w okresie sprawozdawczym odbyła 13 posiedzeń. Główne tematy to okresowe informacje o organizowanych przez gminę przetargach, okresowe sprawdzanie postępów prac inwestycyjnych, ocena sytuacji finansowej szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w trakcie roku budżetowego. Informacja o sytuacji finansowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Informacja o zadaniach zrealizowanych w ramach projektów finansowych ze środków zewnętrznych. Ocena ściągalności podatków w trakcie 2019 roku. Zapoznanie się z umorzeniami podatków dokonanymi w trakcie 2019 roku. Zapoznanie się z planowanymi i wykonanymi pracami remontowymi w obiektach oświatowych. Zapoznanie się z dokonanymi przez gminę sprzedażami mienia komunalnego. Zapoznanie się z informacją o miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Ocena realizacji budżetu gminy i miasta w trakcie roku budżetowego. Finansowe podsumowanie sezonu letniego. Realizacja przez sołectwa zadań w ramach Funduszu Sołeckiego. Zapoznano się z realizacją wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania. Zapoznano się z sytuacją mieszkaniową na terenie gminy. Z informacją o wydanych decyzjach o warunkach zabudowy oraz informacją o realizacji spłaty zaciągniętych kredytów. Wypracowano propozycje stawek podatkowych na 2020 rok. Wypracowano opinię na temat projektu budżetu gminy i miasta na 2020 rok. Na kwietniowym posiedzeniu wspólnie z kierownikiem rejonu dróg wojewódzkich oraz dyrektorem powiatowego zarządu dróg i radnymi Rady Powiatu Gniezno omówiono sprawy związane ze stanem dróg wojewódzkich oraz powiatowych przebiegających przez teren gminy Witkowo i planowane zadania inwestycyjne w tym zakresie. Ponadto na każdym posiedzeniu komisji omawiane były bieżące sprawy z życia gminnej społeczności oraz wypracowywane opinie na tematy będące przedmiotem kolejnych sesji Rady Miejskiej. Na posiedzeniach zgłaszano również wnioski. Wnioski dotyczyły m.in. poprawy bezpieczeństwa na drogach i ulicach, zamontowania pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, działalności finansowej OKWIR-u w Witkowie. Komisja była okresowo informowana o możliwości i terminie realizacji tych wniosków. Dziękuję. Przewodniczący Komisji Czapki. Dziękuję bardzo. Proszę pana Pawła Lisiaka, przewodniczącego Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego. Sprawozdanie działalności Komisji Gospodarki Rolnej, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Witkowie na początek kadencji 2018-2019. W okresie sprawozdawczym Komisja Gospodarki Rolnej odbyła 11 posiedzeń. Podczas swoich posiedzeń Komisja opiniowała m.in. projekt budżetu miasta i projekt WPF na 2020, projekt uchwały w sprawie opłat i podatków lokalnych na 2020, projekt uchwały w zakresie obrotu nieruchomościami i zakresu planowania przestrzennego, projekt planu pracy Rady Miejskiej. Również na posiedzeniach zapoznano się z realizacją budżetu gminy i miasta. Opracowano plan komisji. Zapoznano się z działalnością Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Witkowie. Zapoznano się z informacją komendanta policji w Witkowie dotyczącej zabezpieczenia porządku publicznego w ośrodku wypoczynkowym w Skorzyncinie,
przedsezonem, po sezonie letnim oraz na terenie miasta i gminy miasta Wilkowo. Ponadto zapoznano się z informacją dyrektora Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Wilkowie o przebiegu przygotowania ośrodka do sezonu letniego, jak również przebieg sezonu letniego. Omówiono realizację programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Zapoznano się także z informacją zarządu gminnej spółki wodnej w Wilkowie dotyczącej przebiegu prac konserwacyjnych na terenie działania spółki. Odbyto spotkanie z kierownikiem rejonu dróg wojewódzkich, dyrektorem powiatowego zarządu dróg rejonu w Poznaniu, powiatu gminnickiego. Zapoznano się z informacją na temat odnawialnych źródeł energii na terenie gminy. Informacje o wykorzystaniu do finansowania do domowych oczyszczalni ścieków. Omówiono realizację uchwały dotyczącej gospodarki odpadami. Zapoznano się także z realizacją funduszu sołeckiego. Odbyto spotkanie z pracownikami Biura Powiatowego Izby Rolniczej w Gnieźnie oraz ze przedstawicieli izb rolniczych z terenu gminy Wilkowo. W 2019 roku komisja odbyła oględziny, które odbyły się ośrodek wypoczynkowy w Skowięcinie w zakresie przygotowania do sezonu i straż OSP Wilkowo. Podpisał przewodniczący komisji pan Lisiak. Dziękuję bardzo. Proszę pana Pawła Szymańskiego, przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej w Wilkowie od początku kadencji 2018 do 2019. W omawianym okresie Komisja odprowadzała się posiedzeń. Drugim zadaniem Komisji było opiniowanie spraw w zakresie działalności Komisji przedstawianych do rozpatrzenia na kolejnych sesjach Rady Miejskiej. Komisja ponadto rozpatrywała tematy niezwiązane z sesjami, dotyczące spraw oświaty, kultury, sportu i pomocy społecznej. Na kolejnych posiedzeniach Komisji opiniowała m.in. projekt uchwały o usługach opiekuńczych, projekt uchwały o podatkach i opłatach lokalnych, projekt uchwały dotyczący ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic obwodu publicznych szkół podstawowych, projekt uchwały o ustaleniu tygodniowego obowiązkowego numeru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze. Projekt uchwały związany z ujednoliceniem dodatku funkcyjnego przysługującego nauczycielowi pełniącemu tzw. funkcję wychowawcy. Projekt uchwały o pracach społecznych użytecznych. Projekt uchwały o zmianach w budżecie i wieloletnich prognozie finansowych. Ponadto na posiedzeniach opracowano plan komisji na 2020 rok. Pracowano nad zmianą regulaminu ośrodka wyczynkowego w Skorzęcinie. Sprawdzono realizację planu i programu związanych z zakresem działania komisji, a mianowicie realizację programu posiłek w szkole i w domu, realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, realizację programu pracy z organizacjami pozarządowymi. Zapoznano się z informacją o dotacjach dla niepublicznych przedszkoli udzielonych z budżetu gminy. Interesowano się przydziałem i wykorzystaniem środków na zajęcia uczniowskich klubów sportowych i innych klubów sportowych na oświatę i kulturę, dowozami uczniów do szkoły. Zapoznano się z funkcjonowaniem ośrodków uczniowskich w Skorzyścinie w trakcie trwania sezonu letniego. Zapoznano się z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018-2019. W ramach swoich posiedzeń komisja zorganizowała spotkania z dyrektorem OKSiR-u na temat realizacji finansowania przedsięwzięć kulturalnych, na temat funkcjonowania ośrodka budżetowego w Skorzyncinie i na temat realizacji programu rozwoju turystyki i rekreacji. Z dyrektorem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy na temat funkcjonowania tej instytucji. Z kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej na temat bieżącej działalności ośrodka.
wypoczynku letniego dzieci, dożywiania dzieci, prac zespołu interdyscyplinarnego oraz realizacji programu osobowego i programu przeciwdziałania przemocy. Z dyrektorami szkół i przedszkola na temat bieżącej działalności tych placówek, w tym o potrzebach remontowych. Z pedagogami szkolnymi na temat problemów wychowywawczych uczniów. Z koordynatorami świetnych środowiskowych funkcjonujących przy szkołach na temat bieżącej działalności tych świetnych. Przedstawicielami organizacji pozarządowych, przedstawicielami klubów sportowych funkcjonowania na terenie gminy. W związku z wygaśnięciem mandatu radnego pana Marka Wiatrowskiego, który pełni funkcję przewodniczącego Komisji Oświaty w miesiącu listopada 2019 roku, wybrano nowego przewodniczącego komisji, Pawła Szklanskiego. W okresie sprawozdawczym na posiedzeniach Komisji Oświaty komisja i jej członkowie zgłosili 17 wniosków. O sposobie realizacji wniosków komisja była okresowo informowana. Dziękuję. Szklanski Paweł. Dziękuję bardzo. Czy są uwagi do przedstawionych sprawozdań? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska sprawozdania komisji przyjęła. Przechodzimy do punktu 13. Dokonanie zmian grefii w prognozie finansowej na 2020 rok. Radni zapoznali się z proponowanymi zmianami w letniej prognozie finansowej na przedstawieniu posiedzenia komisji i zaopiniowali je pozytywnie. Czy są jakieś uwagi bądź pytania do pani skarbnik? Mamy jasność. Przechodzimy do głosowania projektu uchwały. Kto z Wysokiej Rady jest za projektem uchwały? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie przy stanie 14 radnych. Przechodzimy do punktu 14. Dokonanie zmian w budżecie gminy miasta na 2020 rok. Tutaj również radni zapoznali się z proponowanymi zmianami w budżecie na 2020 rok na swoich przedsesyjnych posiedzeniach komisji i zaopiniowali je pozytywnie. Czy obecnie są pytania do pani skarbnik? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania projektu uchwał. Kto z Wysokiej Rady jest za? Kto przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie przy stanie 14 radnych. Przechodzimy do punktu 15. Inne sprawy. Ja tylko podam, że kolejna sesja Rady Miejskiej planowana jest 26 marca. Czy jakieś pytania są ewentualnie z sali, z podsumtysów? Tu ze swojej strony również chcę podziękować za udział w turnieju tenisa stołowego. Pan również dziękował, ale również ja jako przewodniczący, ponieważ myślę, że przez ten okres chyba najlepsza reprezentacja brała udział na tych rozgrywkach. Forma rośnie, serce się cieszy. Gratuluję zwycięzcom, szczególnie tutaj pan Krzysztof Kołodecki tutaj nam pokazał klasę strzelecką. Także tak. Cieszę się, że radni się integrują właśnie tutaj. Nie powinni się chwalić. Tak. Ale się nie chwalimy, tylko że... Czy jeszcze jakieś pytania? Nie. Przechodzimy do punktu 16. Wobec wyczerpania się porządku.